teraz czas na Lawrence'a. Idziemy zobaczyć trochę nowości, idziemy sprawdzić, co się zmieniło w Prime Marine, no i idziemy też trochę porozmawiać sobie tak prywatnie o współpracy, która już za nami rok i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze więcej okazji do tego, żeby Wam pokazać możliwości tych sprzętów, bo ja w tamtym roku się bardzo mocno uczyłem swojej elitki i też przygotuję taki film osobny, w którym Wam opowiem, z których funkcji najbardziej korzystam, które są dla mnie kluczowe i które sprawiły, że nie będę nic zmieniał w tym sezonie, bo opływanie tej ekosondy, zapoznanie się z tą techniką i umiejętne wykorzystywanie jej potem w praktyce na wodzie powoduje, że jest Wam po prostu łatwiej. Ja wiem, że z ekosondą się nie liczy, ale jednak z ekosondą będę pływał, a teraz czas na nowości. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o ekosondach Lawrence i poznać takie tajniki techniczne, no to trzeba zapytać tego oto pana Leszka, który naprawdę te sondy zna od podszewki, także od tej strony technicznej. Cześć Leszku. Witaj. Chciałem, żebyś nam opowiedział troszeczkę o tym, co tutaj się wydarzyło, jeżeli chodzi o nowości w Lawrence'ie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o nowości, to mamy przede wszystkim nowy HDS, czyli to jest ten topowy produkt Lawrence'a, nowy HDS, HDS Pro. No i również mamy nowy Active Target, czyli Sonar Live drugiej generacji. I teraz tak krótko, jeżeli chodzi o tych produktach. Co nowego, tak? Nie będziemy się skupiać na tym, co było, co nowego. Jeżeli chodzi o naszego nowego HDS-a, to podstawową rzeczą, która jest nowa w tym, jest nowa częstotliwość na sonarze bocznym, czyli dodane zostało 1,2 MHz, a tu jest akurat 1075 kHz chirp, ale to jest, chodzi o to, że to jest środkowa częstotliwość i w każdym razie dodana została wyższa częstotliwość, to raz. Dwa, dodana została technologia chirp, co też polepszy ten obraz. I również dotyczy się to sonaru tak zwanego downscan, czyli to jest też sonar wysokiej rozdzielczości. I tutaj również dodane zostały nowe częstotliwości 700 kHz w chirpie i 1200 kHz w chirpie. Nie mamy tutaj specjalnie te wszystkie pliki, tutaj proszę się tym nie sugerować, to są robione jeszcze na starszym sonarze. Nie mamy tutaj niestety nic, żeby pokazać jakieś tam proste zdjęcia reklamowe. Także to jest to, co przede wszystkim wyróżnia nowego HDS-a od poprzedniej generacji. Przejdźmy teraz do Active Targeta. Mamy nowego Active Targeta. Tu co prawda fizycznie pokazujemy jeszcze pierwszej generacji urządzenie. To bardzo nas jedzie, także spodziewamy się go szybko. Różnica jest taka. Sama moduł, sam przetwornik, wszystko wygląda tak samo. Oczywiście w środku jest zmieniony. Co nam daje nowy Active Target? Jeżeli chodzi o rozdzielczość, niewiele zostało poprawione, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj wielkiej różnicy nie zobaczymy. I tak według mnie target pierwszej generacji miał na tyle dobrą rozdzielczość, że tutaj. Podstawowa rzecz, co mamy nowego Active Target 2 plus HDS Pro. Bo tutaj muszę zastrzec jedną rzecz. Nowy Active Target 2 ze starszymi urządzeniami typu HDS Live, Elite FS oczywiście będzie współpracował, aczkolwiek nie będziemy mieli tych nowych funkcji, które mamy w połączeniu z HDS-em Pro. Więc skupmy się na tym nowym HDS-ie Pro. Co mamy dodatkowo? Przede wszystkim mamy tak zwaną funkcję synchronizacji nadawania. Nowy HDS Pro, łącząc z Active Target 2, możliwość mamy podłączenia tej synchronizacji, dzięki czemu pozbywamy się całkowicie wszelkich zakłóceń. Obraz jest czysty, klarowny, bez żadnych zakłóceń, bez latających duchów tak zwanych. Nie trzeba stopować sonarów bocznych, żeby mieć ten obraz. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że mamy możliwość zastosowania podwójnego obrazu. Polega to na tym, że musimy mieć oczywiście dwa moduły, dwa przetworniki. I teraz tak, mamy do wyboru albo widok w tak zwanej perspektywie, dając dwa czujniki, robimy to 270 stopni obraz.
I mamy 270 stopni obrazu cały czas na żywo. Druga rzecz to jest, łącząc dwa przetworniki, jeden do przodu, drugi do tyłu, uzyskujemy obraz 180 stopni, czyli mamy i do przodu, i do tyłu dokładnie to samo. Także to jest druga rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że możemy nałożyć obraz, wchodzimy w nakładkę, nakładamy obraz z perspektywy na mapę. Tu jest plik demonstracyjny, to się nie zgrało z łódką, także chcę się prosić, żeby nie sugerować, ale mamy obraz, płyniemy, mamy mapę, tu oczywiście mapy nie ma, ale mając mapę z batymetrią, podpływamy sobie pod konkretną górkę, gdziekolwiek i od razu widzimy obraz z sonaru live, tak? Także to są te funkcjonalności, które mamy na dzień dzisiejszy. Lawrence zapowiada ciekawe funkcje w przyszłości, ale to tak to wygląda. Mamy również, jeszcze dodam też, mamy również nowy moduł sonaru. Moduł sonaru, który się nazywa S3100. Pudełko podobne do tego. A co nam to daje? Dlaczego o tym wspominam? Wszyscy użytkownicy wcześniejszej generacji Lawrence'ów, HDS-ów Live czy Carbon mają opcję dołożenia nowych częstotliwości w sonarze bocznym do swoich urządzeń, tylko no, ponieważ ten nowy przetwornik, ponieważ HDS Live nie ma nadajnika na 1-2 mega, więc musimy mieć zewnętrzny. Dlatego powstał nowy moduł. Kupując moduł plus nowy przetwornik, uzyskujemy te wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o sonar boczny na naszym urządzeniu wcześniejszej generacji. Jak więc widzicie, co prawda z echosondą się nie liczy, ale to naprawdę bardzo mocno pomaga. Tych nowości jest sporo, więc warto się z nimi zapoznać. Zresztą my w tym sezonie też będziemy pokazywali, jak ja praktycznie wykorzystuję możliwości tych urządzeń, bo one bardzo łatwo, w prosty sposób mogą przyspieszyć Wasze wędkowanie. Jeżeli wędkujecie tak jak ja na wielu łowiskach, na których jesteście stosunkowo rzadko, a macie mapę batymetryczną, macie umiejętności praktycznego wykorzystania tej echosondy, to szybciutko nawigujecie się pomiędzy potencjalnymi miejscówkami, namierzacie ryby, no i jesteście w stanie zwiększyć swoje szanse na piękne okazy. Leszek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Z Leszkiem w tym sezonie też jeszcze będziemy się spotykali.